Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam was w naszym kwartalnym Enter the Gungeon. Ostatnio był mod Enter the Gungeon na Isaacu i pisaliście, że bardzo chcielibyście Enter the Gungeon, więc mówię, czemu by nie nagrać? Zagrajmy sobie w Enter the Gungeon, oczywiście najfajniejszą postacią do grania raz na jakiś czas, czyli rewolwerowcem, który ma synergię z bardzo dużą ilością itemów. Zobaczymy, czy się dzisiaj trafi i czy to się nagrywa. Nagrywa się, powinno. Może być gra dzisiaj trochę za cicho, trochę za głośno. Zgubiłem stare ustawienia, bo miałem przed chwilą formata i nie pamiętam, jak bardzo ściszałem grę. Ale takie chwilowe, testowe nagranie wydawało się ok, ale zawsze trudno jest ocenić to tak szybko. Jezu, jak miała poznać się wolno rusza poza pokojami, bo nie mam włączonej pewnie tej opcji, żeby szybciej się poruszać. To trzeba włączyć w opcjach. Wszystkie gry ostatnio instalowałem. Gdzie to jest? Czekajcie. Rozgrywka pewnie będzie, nie? Prędkość tekstu. Tryb sprintera. O, chyba to, nie? Tak mi się wydaje. Zastosować zmiany? Tak. Nie, Jezu, jak ja wolno się poruszam. Czekajcie, spauzuję nagranie, ja sam postaram się to ogarnąć, bo to jest masakra. O, pokazuje czas, a to mogę zostawić. Tu jest opcja, zwiększ szybkość poza walką. Zastosuj zmiany, tak jest. No, a czas możemy zostawić. Bardzo fajnie tak naprawdę. Żeby ten świat się... żeby ten czas się wyświetlał. Chyba grałem zazwyczaj bez tego, jeżeli dobrze kojarzę. Moglibyśmy sobie zrobić nawet jakiegoś mini speedruna z Enter the Gungeon z takim czasem tutaj wyświetlonym. Fajna sprawa. Zastanawiam się, czy są jakieś speedruny z Enter the Gungeon. Na pewno są. No, z Isaaca są speedruny, to z Enter the Gungeon by tych speedrunów nie było. Wydaje mi się, że na luzaku. Najlepszą postać na speedrun mi się wydaje... Na bojak, no gdzie żadna inna postać tak naprawdę. Ła, ale żeś mi strzelił od razu. Oprócz na bojaka tak naprawdę żadna inna postać mi się nie wydaje jakaś specjalnie dobra na speedruna. Chyba, że nie wiem, jakaś niesamowicie jest dobra synergia z jakimś dosyć często wypadającym itemem. To może komuś by się chciało grać właśnie rewolwerowcem i cały czas resetować grę, ale... No nie wiem, mi by się chyba nie chciało. A, ja szybciej strzelam jak klikam. Dobra, dawno nie grałem. Przepraszam, lecimy dalej. Mówię, cały czas mam te problemy z zapami niestety. Dzisiaj już tak naprawdę ile gramy? 2 minuty, ja już czuję, że mnie boli lewy nadgarstek, więc no na pewno tego Enter the Gungeon często widywać nie będziecie niestety. Ale mówię, już drugi odcinek dzisiaj nagrywam. Bo dzisiaj nagrywam, jak jest środa. Środa? Czwartek. Czyli ten odcinek pewnie wyjdzie w sobotę dla was. Żebym miał po prostu odcinki na zapas, bo tak jak pan doktor mi powiedział, dopóki sobie nie zrobię przerwy ze 2 tygodnie od komputera i dam nadgarstkom odpocząć, to mi nigdy ten ból nie przejdzie. Trochę przypał. Chociaż mamy teraz z narzeczoną... Co to jest? Syntezator amunicji, nic ciekawego. Amulet z magnetytu. To już jest w miarę ciekawe. Ja bym tutaj oddał troszkę zdrowia za pieniążki, z chęcią. Mamy z narzeczoną taki troszkę... no bo mówił mi ortopeda, naprawdę wszystko zbadałem, u neurologa byłem, badałem nerwy, byłem na rezonansie magnetycznym, na kręgosłup. Rentgenów miałem milion robione. I we wszystkim wychodzi, że jestem w miarę okej, nie? Ile ty dajesz w ogóle pieniędzy za pół serduszka? 20, a nie, no to wychodzę na tyle samo, jakbym sobie to wziął. Kupmy sobie kluczyki, lecimy. Dalej, mam nadzieję, że jakieś czerwone serduszko zaraz wyleci, bo zbyt dużo zdrowia nie mam. I co mi daje ten amulet, bo sam nie wiem. Wow. Ale animacja fajna, to chyba nie było jej kiedyś, albo tak się tylko za pierwszym razem wyświetla. Ślepaki wyrzucają wrogów w powietrze. Nic ciekawego, lecimy dalej. Wracając. Jedną rzeczą, jaką jeszcze miałem zrobić, to morfologia i... czynnik reumatyczny do zbadania, coś takiego. Czy mam reumatyzm już może? Ale w mojej rodzinie chyba nikt nie miał, więc raczej mało prawdopodobne. Natomiast powiedział mi jeszcze jedną rzecz. Jakby nic nie wychodziło, a nadal byłby ból, głowę sprawdzić. Do neurologa z zapytaniem, też jakiś może rezonans głowy. Może coś jest z głową i właśnie narzeczoną. No nie wiem, ma narzucać. Przed chwilą dosłownie śmiała, że ty rzeczywiście masz coś z głową, bo ja mam tak straszną pamięć. Widzicie to zresztą na odcinkach z Isaaca, ale
No, no mówię, my sobie siedzimy teraz przed chwilą w salonie, leżymy na łóżku. Ona sobie gdzieś poszła do kuchni, wróciła. No i coś tam gadamy dalej. Ja kompletnie nie wiedziałem o tym, że ona poszła i wróciła. W sensie wróciła, coś powiedziała. Ja mówię, kiedy ty coś zrobiłaś? No jak poszłam wtedy do kuchni. Kiedy ty poszłaś do kuchni? No ja nie wiem, już sam zaczynam bać po prostu o swój umysł. Może rzeczywiście zaraz zdziadzieję tak kompletnie i będę miał Alzheimera w wieku 25 lat. To jest fajny start. Awupa, może być. Awupa, broń dla leszczy, ja ci dam. To ma tego, Asimowa skina normalnie przecież. A jaką to ma synergię? Nie wiem z czym. Jeszcze tak. O, zamraża przeciwników, bo to jest lodowa bomba. Okej, okay. Sprawdźmy, czy tu nie ma gdzieś secret roomu. Nie widzę. Tylko właśnie, to jest awupa, to ona powinna mieć chyba jeden pocisk w magazynku. Może ma taką synergię, że ma tyle pocisków. Nie wiem sam. Dobra. No nic tam nie zostało. Idziemy na walkę z bossem. Niezbyt fajny boss. To jest jeden z najtrudniejszych bossów jak dla mnie. Zamraża ta broń też. Ale koksu. Zamrażająca wupa. No to nieźle. A bije też ładnie z tego co widzę. I cyk bomba. Dobra, muszę pamiętać, że mam dwa ślepaki. Zastanawiam się, co ślepak może zrobić bossowi, skoro one zamrażają niby. Nie zamrażają, tylko wyrzucają do góry. Może zadają mu jakieś obrażenia. Mam nadzieję, byłoby miło. Ale easy idzie tutaj. On nic się nie rusza praktycznie, jak go na stop strzelam z tej awupy. Fajna sprawa. Cała walka za nami. Easy peasy. Co tu mamy ciekawego? Kredyty hegemonii. Amunicja oczywiście. Serduszko, fajnie. Kolejne jeszcze serduszko. Kolejny HP up. I kolejny HP up. To póki ja mam możliwość wykorzystania tych HP upów, wróćmy się do sklepu. I rzeczywiście oddajmy troszkę zdrowia. Wiecie co, kupię jednak ten item. Ta amunicja za dobrą grę, jeżeli dobrze kojarzę. Taki item mamy do kupienia tutaj w sklepie. Ten zielony, nie pamiętam jak on się nazywa. Ale chyba to jest właśnie jeden z tych itemów, które dają nam dany przedmiot za dobrą grę. Czyli jak będziemy mieli wystarczająco dużo pokoi bez otrzymywania obrażeń, to dostaniemy amunicję, syntezator amunicji. O właśnie, szansa na otrzymanie amunicji za... O, za... O, coś tam, coś innego jest. Za każde zabójstwo odzyskuje zużytą amunicję z ciał bronią umarłych. Ej, dobra, to jest jednak inna w ogóle rzecz i to jest bardzo fajna rzecz. Dobra, całe piętro. Secret roomu nie widziałem. Możemy jeszcze secret room, nie wiem, tutaj poszukać. O, no i super. Dodatkowa skrzynka za darmo. To jest dobre. Pistolet obcego przez synergię jest kozacki. No dobra, to ja skoro mam jeszcze dwa klucze, to ja bym poszedł tutaj na piętro półtora. Dawno mnie nie było na piętrze półtora. Ciemnica tak zwana. A wam przypominam, na początku odcinka z Enter the Gungeon, jak lubicie serię, możecie dostać łapkę w górę. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. No i co? Kolejne piętro, nie ma nic do roboty. Jeszcze może więcej oddam zdrowia? No jeszcze raz bym to zdrowie oddał, szczerze mówiąc. Z półtora serduszka czuję się w miarę pewnie, idąc na kolejne piętro. Tak jeden, no to już trochę tak średnio, ale półtora jest git. A, to nie było tutaj, tylko to... O, naokoło muszę teraz iść, ale no już trudno się mówi. Pistolet obcego to w ogóle jest jedna z takich pierwszych broni, które kiedykolwiek dostałem grając w Enter the Gungeon, jak dobrze sobie kojarzę. Pistolet obcego, proce dosyć wcześnie też dostałem, jak sam grałem. Ale pistolet obcego i Helisa, o Jezu, Helisa to była moja ulubiona broń na samym początku. No i to już wiem, że będę miał za mało zdrowia. Co wy gadacie? Pierwszy raz mi się udało przejść ten pokój bez otrzymania obrażeń. Ale dzisiaj jest moc, energia, dobrze. Ciekawe jak dużo amunicji tracę. Rzeczywiście magazynek tego ma 30 pocisków. Wywalę cały magazynek. No tak, 3 pociski zostały. Czyli wychodzi na to, że 30 pocisków ma jeden magazynek. Albo ja już coś odzyskuję rzeczywiście. A, bo to jest za zabójstwo. Dobra, to wydaje mi się, że ten syntezator amunicji jest bardzo fajną bronią właśnie na bronie, które mają mało ammo, a biją bardzo dużo obrażenia, bo jak na strzała będziemy zabijać przeciwników i za każdego zabitego przeciwnika będziemy dostawać amunicję, no to to... Oła, to już jest coś. Jak to byś mnie trafił? Blisko było. Dobra, ja muszę tutaj trochę uważać, bo się troszkę zagalopowałem. Zdrowia mam naprawdę bardzo mało. Mam
fajne podejście, dużo pieniędzy i mógłbym sobie coś fajnego kupić. Nie chciałbym tego tutaj skasztanić. A dawno w Enter the Gungeon nie grałem, już przyzwyczajem sobie przechodzę jak do siebie po prostu. Jak Karol Krawczyk do... Jak się tego żona nazywała? Halina? Halina chyba. Dobrze, co tu mamy? Pistolet pojedynkowy, nie kojarzę szczerze mówiąc tej broni, więc jej nie będę kupował. Kupię serduszko za 30 coś tam. No... I tak wychodzimy na tym na plus, więc no ja bym wolał nie ryzykować, nie? Idziemy dalej. Dwa klucze mam, więc... Obie skrzyneczki bez problemu otworzymy. Ale ty, co jest z tą amunicją w ogóle? Bo rzeczywiście to leci amunicji więcej. Colt 45, zaczynamy rozbijanie. Jaką jest synergię ma dzięki itemowi startowemu rewolwerowca? Zastanawiam się, jaką synergię. Dobra, tu jeszcze jeden kluczyk muszę dostać. Może mi się uda przejść nawet na piętro 2,5. Co to jest? Jakie Yeti? Co ty gadasz? Ale fajna synergia. Pierwszy raz coś takiego widzę. Chyba jak przeciwnika na maksa zamrożę, to się wtedy Yeti pojawia. Albo i nie, czasami po prostu. Jaka morda, dobra. Ojej, czy to są fajne synergie. Mówię, problem mam taki, że rzeczywiście mała jest różnorodność samych pocisków, mi się wydaje, w Enter the Gungeon. Te pociski wyglądają bardzo podobnie, przez co bronie się wydają być podobne. Ale jak tak wziąć pod uwagę te wszystkie synergie... Całkiem fajnie to działa. Wydaje mi się, że tak mówię, mechanicznie bardzo różnorodna jest ta gra, ale graficznie mogłoby to się bardziej trochę różnić, nie? I wydaje mi się, że bym częściej sięgał po to Enter the Gungeon tak samo jak po Isaaca, bo mówię, w Isaacu każde podejście jest kompletnie inne. Tutaj niby też, ale... Jak ktoś nie ogarnia, o co chodzi w tej grze i na przykład dla widza, który dopiero zaczyna oglądać Enter the Gungeon, jakoś mega mi się wydaje, że te podejścia się nie różnią. Tak samo ta losowość bossów, losowość pięter, bardzo są podobne. Piętra i pokoje. Pokoje nie są aż tak bardzo różnorodne. Ja zawsze, tak jak mówiłem, na piętrze półtora muszę zobaczyć ten pokój z przeszkodami. Nie ten, który widzieliśmy. Ten z laserami. U Jezu, co tu jest? Tam przeciwnik jakiś beznadziejny. Oj, cyk, Yeti w ciebie. Mordo. To był Yeti, który porzucił Bachledę Apollonius Culus Bachledę Farela. Też mi się porąbało. Pozdrawiam wszystkich fanów bomby. Dobrze, co tu mamy za skrzynkę? Niebieska, może być, może być. Nie kojarzę tego. Żelazna moneta, co to robiło? Czy to nie był taki Crooked Penny? Opłata za wykonaną usługę. Tajemnicza moneta, która znika po podrzuceniu w powietrze. Nie rozumiem. Co, pieniążki mi to daje po prostu? Nie. Nie ogarniam, o co chodzi. Czy ktoś wie, po co jest ten item? Bo ja go już któryś raz dostaję i cały czas nie wiem, jak to w ogóle działa. I cyk. No, wolę tutaj nie wybuchnąć przez was. Ale ładnie to wszystko chodzi, powiem wam, naprawdę. Byłem w szoku odnośnie tego formatu. Formatu. Co to jest? Valar Giveris. Dobra, pokoje mi czyści na piętrze. Okej. Valar Giveris. Nic ciekawego, niestety. Co mi po tym? Te trzy pokoje na piętrze wyczyszczone. Bossa mogłoby mi wyczyścić. Nie mam kluczyk. A mam kluczyk, dobra, nieważne. To się wracamy po walce z bossem. Ja używam oczywiście AWP-y i tego Colda. No, będę slowował bossa jak nie wiem co. Z niego niestety HP upa dostać nie możemy, więc jak otrzymam obrażenia, nic się złego nie stanie. Ale on ma mało zdrowia, albo ja mu mam mega dużo bije. Co tu się dzieje w ogóle z tym jego zdrowiem? Jak on spada, a Coldem? Też spada dosyć szybko, ale chyba AWP jeszcze szybciej. No to nieźle. Coś mówiłem. Nie pamiętam już co. Nieważne. Ale chciałem mieć więcej wolnego czasu. Grać w gry, Boże, ale już się chcę nagrywać. Już niedługo się nie mogę doczekać, aż skończę tę serię z RimWorld. Wrzucę wam, żebyście mogli oglądać. O, to spróbowałbym wtedy przerwę zrobić.
bo nie, żeby były odcinki nagrane na zapas, to jeszcze wszyscy widzowie z głównego kanału, którzy nie widzieli serii z Rimworld, mogliby zacząć oglądać serię z Rimworld, której odcinków już z 90 i zaraz będzie ze 100. Ta seria Rimworld dla wspierających, jakby ktoś nie wiedział, o czym mówię w ogóle. Dobra, całe piętro, lecimy na kolejne. Secret Roomu nie zobaczyłem nigdzie, może tu będzie. Nie ma? Nie wiem, tutaj może. Też nie ma. Dobra. Lecimy na kolejne piętro. Cóż, skończyć tę serię z Rimworld i zacząć tę serię z Warcrafta 3. O Jezu, kiedy ja ostatni raz grałem w Warcrafta 3? 15 lat temu. Naprawdę się nie mogę doczekać. Fajna sprawa, bo... No mówię, jeszcze raz przypomnę dla widzów, którzy nie rozumieją, dlaczego ja na przykład serii teraz z Rimworld nie wstawiam na główny kanał. Albo nie będę... Co mnie uderzyło? O Jezu, kompletnie nie widziałem pocisku, ale przypał, nie pójdę na piętro 2,5. Albo czemu serii z jakichś starych gier, jak Wizardry 8, które kiedyś będę nagrywał. Albo to Warcraft 3. Nie będę wrzucał na główny kanał. Bo by mi ludzie uciekli, by mnie widzowie odsubskrybowali. Niestety tak to działa. A tak to mogę je nagrywać, bo mam ten kanał premium dla wspierających. A i tak po czasie zawsze mogę na główny kanał to wrzucić jako playlista, więc się ludziom wyświetlać nie będzie, a kto będzie chciał zobaczyć, zobaczy. A mi to daje właśnie taką możliwość grania w gry z mojego dzieciństwa, które zawsze chciałem pograć. I podzielenie się tymi grami i moimi doświadczeniami z tą grą z innymi. Super sprawa. Dobra, lecimy dalej. Pistolet obcego. A niech będzie koldzik tutaj. Walka z minibossem. On jest dosyć easy. Nic raczej... strasznego. Coś mordo. I cyk, bomba. O, dobra, jednak trochę bije. Albo ja bardzo mało biję. Tej bomby muszę częściej używać. Ona jest naprawdę spoko. Pociski zatrute jeszcze mamy teraz, więc... No, zadawanie obrażeń nie jest źle. Skrzynka niebieska, której na razie otwierać nie będę, bo nie mam kluczy, więc jak to wiem, może będę miał lepszą skrzynkę do otworzenia. Kluczek kupuję zwykły, to jest przenośne urządzenie stołowe, czyli nam przywołuje stół, nic ciekawego. Nadgryzionego klucza nie biorę, bo nadal nie wiem, jak tam iść do tego szczura i mam go gdzieś. Już zabiłem go z raz czy dwa. Więcej nie muszę. Jak ten pistolet obcego na zwykłych pokojach kosi. Fajnie działał właśnie rewolwerowiec na Isaacu. Ała. Fajnie działał rewolwerowiec na Isaacu jako postać z moda. Jeżeli dobrze pamiętam, działał tak, że gdy bierzemy jakiś rzadki efekt na pociski, jak na przykład Brimstone, rewolwerowiec ma z tymi tę synergię, czyli nam daje po prostu inny efekt na pociski. Co jest w ogóle? Cały czas dostaję obrażenia, nie wiem w ogóle od czego, naprawdę jestem ślepy. I już nie mam pamięci, to się dzieje, naprawdę. Poza polem moim takim widzenia na środku ekranu ja już nie widzę, o Jezu. Najgorzej, ja się zawsze tego bałem, ja dziadzieję. Ratujcie widzowie. Nie chcę oddawać nic do pożeracza, dobrej temki mamy. Co mówiłem? Nie pamiętam. No nic, idziemy dalej, idziemy dalej. Miałem nagrywać serię z Wizardry 8 już tak naprawdę, ale stwierdziłem, że rzeczywiście jest parę osób, które chciałoby serię z Warcrafta 3 zobaczyć. Sądzę, że to też jest taka gra troszkę bardziej popularniejsza, zdecydowanie bardziej popularna, jeżeli chodzi o te stare gry. I może to jest właśnie dobra gra na wprowadzenie do nagrywania takich starszych gierek na tym kanale premium, że tak go nazywam. Nie jest źle, nie jest źle. Zastanawiam się też, czy nie cały czas wrzucać te odcinki na ten kanał drugi, czy rzeczywiście nie zacząć ich wrzucać jednak na mój kanał, bo chyba zacznę wrzucać na mój kanał, bo po pierwsze mogę tam wstawiać reklamy, po drugie filmy się wysyłają, nie wiem dlaczego, z 10 razy szybciej na mój główny kanał jak na ten drugi, na którym nie mam żadnych filmów tam opublikowanych publicznie i mam tam 100 subów. I po trzecie statystyki będę miał lepsze na głównym kanale. Lepsze statystyki na głównym kanale to więcej pokazywania się nowym widzom.
No mówię, walczę o nowego widza, nie wiem jak. Jest dużo tych nowych rzeczy, kurde. Zhypowanych, ale ja nigdy nie chciałem, wiecie, grać w gry, bo są popularne. Ja sobie wybieram, ale dostaję w ciry, ale mi beznadziejnie idzie. Ja sobie gram w gry, bo chcę w nie grać, bo mi się podobają, bo mi sprawiają przyjemność i się nimi chcę podzielić. Nie wiem, z tych nowych jedynie takich popularnych gierek rzeczywiście grałem w Valheima i on mi się podoba. Colt 1851, kumasz? Co wy gadać, że to ma taką synergię, że naraz strzela? Ale to jest super! Ale to jest super! No, to mi się podoba, dobra. Mamy skrzynkę niebieską do otwarcia tutaj. Mamy jeden kluczyk niestety już tylko. No więc wolę otworzyć niebieską. Ale beznadzieja! A bo... Jedną miałem otworzyć, to co ja zrobiłem najlepszego? Dobra, no już otwórzmy tą. Kompasik, co robił kompas? Orientacja, zaskakująca rzadkość. Aha, mi wskazuje w którą stronę najkrótsza walka z bossem. I wiecie co? To jest akurat fajny item. Mega... O Jezu, myślałem, że to jest rozwalone, że to jest secret room. O, już mi się naprawdę na tym łbie coś psuje. Mega przydatny item aktywny, jak będziemy szli na walkę z liczem. To mi wygląda znajomo. Och, witam, czy możesz mi pomóc sporządzić nową mapę tego miejsca? Oczywiście, Linku. Podzielę się gotową mapą z Linkiem. Krytyczne pociski na wylot. Co dokładnie robią? Co pewien czas wystrzeliwana jest specjalna seria pocisków, które zadają potężne obrażenia. Bardzo fajnie. Przy takich broniach strzelających dosyć często, jak pistolet obcego, wydaje mi się to git wyborem. Znowu tutaj żadnych secret roomów nie ma, no co jest. Dobra, walka z bossem. Oczywiście ja bym wypróbował Colta nowego, no i AWP w razie czego mamy jeszcze do używania. Jak to ciśnie! O mamo! Jakby to Johnny Bravo powiedział. Ale koksu to jest! Dobra, tego kolegę bym rozwalił, bo mnie trochę denerwuje. Jakiś krycik wszedł przed chwilą, bo mi spauzowało wszystko. Co ciekawe, one oddzielnie od siebie się przeodwują, te pistolety. Ale fajnie! Super jest to połączenie, naprawdę super. Kolejny HP up, bardzo się cieszę. I to mi chyba dawało pszczoły przy czasem ataku, nie? Plaster miodu. Pszczółek, 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 pszczółek. Ale bardzo mi się podoba lokalizacja polska Enter the Gungeon. Naprawdę super wszystko nazwane. Tak śmiesznie. Ale tak nie aż przesadnie. A może i przesadnie, ale tak miało być. Fajnie to wszystko brzmi i fajnie jest wszystko opisane. Ten plaster miodu łączy się z użytkownikiem, sprawiając, że pszczoły będą go bronić. To chyba tylko po otrzymaniu obrażeń będę miał te pszczoły. To trochę przypał. Secret roomu tu nie widzę. Dobrze, całe piętro za nami, broni żadnej do oddania nie mam. To by było wszystko, lecimy dalej. Szkoda trochę tego herbu, no ale nic, ja się napiję. Przepraszam was na chwilkę. Półlitrowa szklanka z Ikei Made in Russia. No przecież to jest najlepsze co mogłem. Najlepsza szklanka, z jakiej można pić wodę. A, nie wiem czemu ja z tego klikam, jak to trzeba po prostu przytrzymać. Mam taką półlitrową szklankę do picia wody z kranu. I mam jeszcze taką dużą szklanę do kawusi od mojej narzeczonej. Też dostałem 333 ml, ale szklanka, ja nienawidzę pić z kubka. O Jezu, ja naprawdę, ja lubię szklanki. Widać po prostu co tam jest, ile zostało i że trzeba dopić. A w kubku tak leży, leży, leży i zapominam na przykład, że coś leży. To jest najgorsze, jak mam kubek teraz. Od Diablo czerst dostałem. No akurat bardzo ładny. Ale nie wiem co w nim jest. Nie pamiętam kiedy z niego coś piłem. Tak będzie leżał, póki nie będę sprzątał w całym pokoju. A jakby była szklanka i bym widział, że tam już leży jakaś niedopita kawa, no to już wiem, trzeba wynieść. Trzeba posprzątać. Ale głupoty mam dzisiaj gadam. Dobry humor mam dzisiaj, naprawdę. Mówię, w końcu ciepło, w końcu ciepło. No już niestety niedługo będzie znowu już troszkę krwawa brosza. Odznaka jest chyba git, nie? Zgodnie z przepisami. A, policjanta nam to daje. Myślałem, że to nam zwiększa statystyki. Odznaka policjanta należy do dzielnicowego lochu Giver. Wyraźnie znoszona. Właściciel odznaki pewnie niewiele... Właścicielowi niewiele zostało do emerytury. Okej.
chodzi z nami pan policjant. Krwawa brosza, nie mam pojęcia co to robi. Ale chyba nic tam nie chcę kupować. Wolałbym taki item, co mi naprawdę się przyda, a tych pieniędzy już aż tak dużo nam nie zostało. No mówię, w końcu ciepło, niech zostanie ciepło. Jeszcze następny tydzień podobno ma być lekkie ochłodzenie. Ale już do 0 stopni temperatura nie spadnie. Ja się już nie mogę doczekać, aż zmienię koła w moim autku na letnie. Mam, mówię, jak kupiłem auto na zimówkach, kupowałem auto rok temu w styczniu na kołach wielosezonowych. Już takich zjechanych śmietnikach łysych praktycznie. I jeszcze na takich felgach obdrapanych po prostu. Były srebrne, ale poprzedni właściciel je psiknął sprayem, gumą w sprayu od K2, taką pomarańczową. Fajnie wyglądały, mi się podobały, ale już tak schodziła ta farba, wyglądały tak strasznie. Więc jak to, że kupowałem w styczniu, a w tamtym roku praktycznie zimy nie było, kupiłem sobie na lato felgi fajne, nówki od razu, jakieś opony premium, no jest kompletnie inaczej się jedzie. Płaksa? O Jezu, nie kojarzę nawet tego, aż kupię, co to jest? Co jest za łeb wielki? Jaki łeb? Jak sklep? Co jest w ogóle? Ale to jest niecelne fest! To strzela tylko prawo dół! No to musi mega dużo obrażeń zadawać. Czekajcie, co to jest w ogóle za item? Strzela łzami. Ta groteskowa broń składa się z gałek ocznych uformowanych w kształt pistoletu. Łzy są zaskakująco skuteczne w walce z podziemnymi potworami. No to no serio! Akurat spauzowałem grę. To Isaac się o tym przekonał, że takie płakanie jest OP na przeciwników. Ale celowanie to jest straszne! No, to się celuje tak jak w Isaacu, tak jak się ruszam, to strzela. No bo spójrzcie, jak strzelam do rogu, no, to mogę jedynie tak ruszając się. Mamy tego. Nawet to wygląda jak Isaac, no wydaje mi się, że właśnie zrobili taką brońkę w nawiązaniu do Isaaca. Chyba, że się mylę i to do czegoś innego nawiązuje. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Wracając, ja mówię, kupowałem pierwsze auto, takie życiowe rady Rywka teraz się włączają. Kupowałem moje pierwsze auto. No to tam wiadomo, po od razu po kupnie auta, mimo wszystko jestem przezorny, nigdy tam nie wiadomo jak było co wymieniane. Od razu rozrząd, filtry, wszystko tam wiadomo, standardowy serwis. A to ty tu jesteś, nie widziałem cię, dobra, będę strzelał z tego na walce z bossem. Namówił mnie mechanik, żebym kupił tanie opony, bo nie ma różnicy. I na zimę, do tamtych starych felg, kupiłem rzeczywiście takie, no beznadziejne koła. Za komplet opon, takich Chińczyków, zapłaciłem chyba 530 zł. Za nówki. Więc to masakra. Nie jest jakoś na nich źle, ale no... Potem kupiłem właśnie te letnie, za już 1300 zł i to po promocji z 30%. I jest niebo a ziemia, także jak będziecie kupować wasze pierwsze auto, nie dziadujcie na oponach tak jak ja, bo szkoda bezpieczeństwa, tylko i przyjemności z jazdy wręcz. Właśnie, bezpieczeństwa, odkąd jest zima, zauważyłem, że bardzo często mi się ABS włącza, bo mi się koła blokują. Ja wiem, że tam trochę wina śniegu, ale no te opony są po prostu beznadziejne. Co ten pan policjant tak strzela jakimś pociskiem takim zielonym? Dziwny on jest, ale mocny chyba się wydaje. Jezu, te łzy jak koszą, rzeczywiście to jest, ale może i nie. Co mu się stało tam przez chwilę? Laser chyba od czapki górnika się odbił. Ale ma pociski jakieś niesamowite ten policjant, nie rozumiem dlaczego. Chyba kolejna po prostu synergia moja. Dobrze, idziemy szukać dalej kolejnego treasure roomu, mam niestety tylko... Co się dzieje? Aha, mogę kliknąć E na tym i mnie wyteleportuje, nawet nie pamiętałem o tym. Dobra, lecim dalej. Nie pamiętam co tam chciałem jeszcze wam powiedzieć. To cóż wam mogę powiedzieć, zdrówka wam życzę wszystkim. Bo ja się już męczę z tą łapą, wiem, że macie
macie z czego śmiać w komentarzach. Ale naprawdę nie życzę nikomu, żeby się tak z nadgarstkami męczył. Mówię, ja już nie pamiętam, jak to się... Jak to jest używać komputera bez bólu, niestety. O, kluczyk wypadł, super, nawet nie zauważyłem. Dobra, to idziemy do kolejnego treasure roomu. Co to jest? Kolejny kolt jakiś? Strzel bolet, przeładuj, by doprowadzić do transformacji. A, i po prostu mamy strzelbę. Fajna sprawa. Bardzo fajna taka broń na zwykłe pokoje. Dobra, to ja wracam do płaksy. Tu mi się wydaje, że zaraz będzie walka z bossem. No właśnie, sprawdziłbym te płaksę na walkę z bossem, a tak to używałbym tego kolta, bo to jest zbyt mocne po prostu. O Jezu, najgorszy boss, nienawidzę z nim walczyć. Jak to bije dużo? Całkiem nieźle bije. Ale nadal wydaje mi się, że... O! O co chodzi z tą muzyczką? A chyba jak nie otrzymam obrażeń, to mam zwiększane statystyki, jeżeli dobrze pamiętam. Cyk! Ale to kosi, dobrze! Nie, masz życia, mordo! On nic nie robi w ogóle. I cyk, ślepak! O Jezus! Cyk, ślepak. Dobra, chyba nie otrzymałem obrażeń. Chyba to był ślepak. Chyba zdążyłem. Nie spodziewałem się, że już uderzy, szczerze mówiąc. Sprawdźmy, czy będziemy mieli HP upa, czy nie. Nie, dużo pocisków hegemonii wyleciało. Pocisków. Kredytów hegemonii, więc chyba HP up tak jest. Powinien być. Bardzo fajnie. Co to jest? To jest dobra broń chyba, nie? To jest minigun? Czy co to jest? Gromowładny. Piorun w pocisku. Wow. Ale to leć... Jak? Co to jest za broń? Dobrze jest, dobrze jest. Secret room niestety nie ma. Dobra, całe piętro. W sklepie coś było ciekawego do kupienia? No już pieniędzy nawet nie mam specjalnie zbyt dużo, więc... Lecimy na kolejne piętro. Dobre itemy są. Nie używam tego na razie kompasu, bo... Po tych piętrach to ja chcę przejść całych oczywiście. Kompas tylko i wyłącznie trzymam na... Piekło pocisków, na walkę z... Na walkę z liczem. I tak, wydaje mi się, że... Więcej razy zabiję przeciwnika bez otrzymywania obrażeń, tym mi się bardziej zwiększają statystyki. Jak to działa? Ulepsza używaną broń z każdym kolejnym zabójstwem. Otrzymanie obrażeń lub zmiana broni zmniejsza bonusy do zera. Okej! Dobra, to musimy zostać przy jednej broni na... Niech będzie strzelbolet, jako podstawowa broń na pokoje zwykłe. Ja ją ulepszę tak, że tu już nie będę musiał o nic się martwić. Dobra, ale to jednak jest słabe. Jeszcze obrażenia otrzymałem najgorzej. O Boże, dobra, zaraz tu już się ogarnie ten strzelbolet. Ale ma mały magazynek strasznie. Dobrze, że ten kryt się włączył, bo jakby nie ten slow, to ja bym dostał pociskiem zaraz. Bardzo mały magazynek ma. Jakby miał większy magazynek w tej formie rewolweru, to byłoby lepiej jak dla mnie. No chodźcie tutaj. Cześć mordo. Wow, wow, wow. Dobra, chyba nie otrzymałem obrażeń. Chyba udało mi się uniknąć. Tak mi się wydaje. I full HP, no i super. Teraz jak otrzymam obrażenia, to już na pewno będę wiedział, że otrzymałem obrażenia. Ciekawe, jak bardzo zwiększa nam statystyki ta nutka. O Jezu, ale kosimy teraz. Ciekawe, jak bardzo statystyki broni potrafi ta nutka zwiększyć, bo... Jezu, ja na tym strzelbolecie w ogóle amunicji nie tracę. To dobre jest. Ała, no nie, no już było pograne. Uciekam stąd. Prędkość poruszania się by mi się jakaś przydała. Nie trafia się jakoś mega rzadko w Enter the Gungeon, a rzeczywiście jest jak dla mnie jedną z takich przydatniejszych statystyk, jaką można zwiększyć. Po tej stronie mapy nie mam nawet nigdzie wokół żadnego teleportu. Trochę słabo. I właśnie, i mi się przypomniało,
A dobra, to nie, to mi się nie przypomniało. Chyba z inną bronią. Bo chyba były pociski zombie, coś takiego, czyli właśnie pocisk, który trafił przeciwnika, mógł... O Jezu, ja ile kluczy wszystkie kupuję! Pocisk, który trafił przeciwnika, mógł nam... O Jezu, żadnych... Mówię, żadnego teleportu tu nie ma, muszę na piechotę iść. No nic. Pocisk, który trafił przeciwnika, mógł nam wrócić do magazynku. I to było fajne na strzelbach, bo strzelba strzelała 10 pociskami, a z magazynku zlatywał jeden. A każdy z 10 pocisków mógł nam wrócić właśnie jako pocisk ten zombie i uzupełnić magazynek. Ja tak po chwili, przez chwilę myślałem właśnie, że... Jezu, jak on padł. Przez chwilę myślałem, że może właśnie przez to, że ta broń ma tryb strzelby, to ciągle tak amunicję dostajemy, ale no mówię, to kompletnie nie o tym efekcie. Kompletnie ten efekt dostałem. I lecimy dalej. Tu powinien być treasure room i kolejny. Cyk, woń mi stąd, mordeczki. Te strzały krytyczne, jakie one są dobre. Znaczy, nie wiem, nie sądzę, żeby strzały krytyczne wynikały z ulepszania broni za pomocą tej nuty. To chyba wynika po prostu z tych strzałów krytycznych, jakie mieliśmy wcześniej. Chyba, że ulepszanie broni jakimś cudem zwiększa szansę na ten strzał krytyczny. To by było spoko. No i dobra, tu powinna być droga do treasure roomu. Jak oni podają na strzała, boss tak mógł wypaść. Chociaż trochę mnie ten policjant czasem myli. Ten jego pocisk, też mi się wydaje, że to jest pocisk przeciwnika jakiegoś. Co tu mamy ciekawego? O, dobrze, dawno tego nie miałem. Zbroja rycerza Givery. Czyli teraz będziemy mieli co piętro dodatkowy HP up. Temu ziomkowi nie daje tych, nie daje HP upów, bo na tym piętrze dodatkowym nic praktycznie nie ma. Już tyle razy na to piętro dodatkowe chodziłem. Tam jest piętro, na którym nie ma treasure roomów, jest walka z bossem, po której nie ma itemów. Serio? Ale się zrespiło do dupy. Hamuwa, dobra, to przed walką z bossem ja bym sobie ulepszył Colda. O Jezu, ale to ma mało amunicji. Może awupkę? Albo o, gromowładnego. No już, widzę, że mega ulepsze przed walką z bossem. Heroina, promień aktywowany. O, ostatnio mi dopiero wytłumaczyliście, że muszę kliknąć R. Wiązka falowa teraz jest. Wow. Czym to się różni bardziej? To ja nie. Wiązka lodowa. Wiązka plazmowa. Nie wiem, wiązka plazmowa się wydaje być najfajniejsza chyba. Tylko nie za bardzo widać, kiedy się naładuje. No cóż, całe piętro, ja nie mam niestety ulepszonej żadnej broni. Szkoda, naprawdę, bo przed bossem wypadałoby właśnie jakąś z broni ulepszyć. Wywalmy do zera już amunicję z Colda i potem do AWP-y. Wrócimy. I to by było wszystko. Cały czas zostańmy... cały czas zostaniemy przy tych broniach spowalniających. Więc nie powinno być jakichś mega problemów z walką z bossem. Ale ten atak akurat spowolniony to jest nie do uniknięcia. Więc trochę trzeba uważać, jakby miał ślepaków, no to musiałbym stać jedynie właśnie na środku, aby tego ataku unikać. Tego z prawej strony teraz leciał. Easy peasy, walka z bossem, bierzemy kredyty hegemonii. Co to jest? Napalm, nic ciekawego. Bombardowanie napalmem. W Wormsach działa lepiej. Całe piętro chyba. Kluczyk tu jeszcze był do kupienia, ja bym się wrócił po niego. Jakby nie te klucze, to bym nic tu nie otworzył. Boże, co to jest? Kurde, pierwszy raz to zobaczyłem. Co to było w ogóle? Całe piętro. Tak jest, całe piętro. Lecimy na kuźnię. No to już dużo do piekła pocisków nie zostało. Bardzo się cieszę. Nie będę musiał tak długo grać, to może mi te łapy aż tak nie rozbolą. Chociaż już mówię, troszkę ogarnąłem lepiej ułożenie całego kompa. Oczy wytrę, przepraszam was na chwilę. Ułożenie całego kompa, klawiatury i tak dalej już ogarnąłem trochę lepiej. Wyżej wziąłem biurko. Już tak nie uciska mi to.
W sensie nadal boli, ale nie aż tak. Dobra, to co? Strzelbolet agromowładnego bym naładował przed samą walką z bossem. Jakaś amunicja by się przydała tutaj, szczerze mówiąc. I cyk, ty psie. Ty psie, to jest bardzo takie... bardzo niemiłe, nie? Jakby kogoś naprawdę chciało obrazić, to bym do niego powiedział, ty psie. Jakby ktoś tak do mnie powiedział, to bym się mega obraził. Jest, jest parę takich, które... właśnie przezwisk, które nie są przekleństwami? Co wy gadacie, że muszę oddzielnie wam amunicję uzupełniać? 74 na 350? No, ale słabo! Nie no, zaczekajcie. No, w obu muszę mieć amunicję, żeby strzelać oboma, ale... słabo, bardzo słabo. Heroina będzie zdecydowanie lepsza tutaj. Na zwykłe pokoje, bo przecież to jest broń, która jak palnie raz, to powinna zabić na strzała, a jeszcze będzie ulepszana. I cy. A jak ją na maksa ulepszę jeszcze przed walką z bossem? A to jakoś dziwnie działa. Dobra, to przechodzi przez przeciwników, to chyba nie jest tryb, z którego ja bym chciał korzystać. Wiązka falowa mi się wydaje, tak to chyba lepsza. No, to jest pojedyncze uderzenie w jednego przeciwnika. Co za jakąś buzię widzę? Uśmiechniętą. Panie policjancie, co pan zrobił? Nie sposób się z tobą nudzić. Zemsta, jazda bez trzymanki. Panie policjancie, co pan zrobił? Co tu się stało? No i gdzie mam ten item zemsta? Nie ma nawet tego. Ale mnie plecy... o, trzeba strzelić, dobrze. Pan policjant mi umarł. Jeszcze mnie chyba teraz nikt nie lubi, bo mam jakąś zemstę i mam klątwę zwiększoną. Najgorzej. O nie, ja tu obrażeń nie otrzymuję. Proszę mnie zostawić. Kolejną też serię mam, którą na pewno chciałbym nagrać. Chociaż nie wiem, ona jest taka średnia do nagrywania, powiem wam szczerze. Jak tak sobie myślę, ja bardzo ją lubiłem min-maxować, a bez min-maxowania może być trudnawa, a z min-maxowaniem może być nudna. I o czym mówię? O grze Evil Islands. Widziałem jak... serię z niej kiedyś robił Gimper, ale tam jak skończył Gipad, czyli pierwszą wyspę, to już skończył grę, a tych wysp jest 3, więc tak naprawdę w 1/3 gry no już dalej nie kontynuował serii. Z jednej strony słabo, z drugiej strony no mówię, trochę mu się nie dziwię, bo naprawdę to jest trudna do prowadzenia seria. Ale to fajnie wygląda, ciu ciu ciu. O kurde, nie muszę ładować, coś to zawsze strzeli. No mówię, takie pojedyncze strzelanie, ale to amunicji odzyskuje. Czy wy widzieliście, to ja dostałem chyba 10 punktów amunicji za jedno zabójstwo w tym momencie. Nie no, te broni jednostrzałowe to są OP teraz. Ale kozak. To jest koci tron króla nabojów. Latamy po prostu, super. Wystrzeliwuje miniaturowe pociski podczas uniku z przewrotem. Aha. Czyli on mi chyba nie daje latania. Albo i daje latanie. Wystrzeliwujemy pociski. Jak to sprawdzić najlepiej? No, jakiś ogień jakby był. Bo jak zejdę do dziury i otrzymam obrażenia, bo nie latam jednak, to trochę przypał. Komando SOP, no ale nie mam pieniędzy. Yo, siema mordo. Lecimy dalej. Albo może na tą serię z Gothica się namówię w końcu. No to by mogło być śmieszne, seria z Gothica. Zdecydowanie bardziej mi się widzi jak to Evil Islands. Chociaż tę grę, no mówię, też uwielbiam, jedna z moich ulubionych gier dzieciństwa. Nigdy mi się nie udało przejść na gipad, aż nie byłem, dopóki nie byłem w gimnazjum. Dopiero w gimnazjum tak siadłem na porządnie do gry, po paru latach przerwy i ogarnąłem. A jeżeli ktoś grał w tę grę, w Evil Islands właśnie, może kojarzy. Co tam się stało, czemu coś tak odbija?
Może kojarzę, na początku była taka misja, gdzie w prawym dolnym rogu mapy, zaraz po wyjściu z miasta, była góra, na której stał szaman, który nas raził błyskawicami. Tam, żeby to ogarnąć, to trzeba po prostu było przejść naokoło i wyłączyć błyskawice tam dźwignią taką. Prosta misja, nic ciekawego. Jak byłem mały, grałem w tę grę jeszcze nie umiem dobrze czytać. Byłem bardzo mały. Nie no, ja gadam, czytać umiałem, ale pewnie mi się nie chciało. Ale otrzymuję obrażeń teraz jak głupek. I właśnie nie pamiętam, czy nie umiałem wejść w opcję i wyszukać informacji, że muszę gdzieś tam przejść. Ale po prostu za każdym razem gra mnie zabijała, chciałem iść dalej, bo nie ogarnąłem, że muszę iść naokoło i po prostu grę porzuciłem. Już więcej w nią nie grałem aż do gimnazjum, bo uważałem, że jest nie do przejścia. I jednak latam i otrzymujemy obrażeń od ognia, bardzo fajnie. Bardzo przydatne na właśnie piekło pocisków. W piekle pocisków jest bardzo dużo takich pokoi, w których mogę mieć problem. Z uwagi na... O Jezu, strzelba nicości też dobra rzecz. No, ale nie mam pieniędzy, trudno. W piekle pocisku mogę mieć bardzo właśnie dużo problemów z uwagi na jakieś przeszkody. O Jezu, ale cały czas obrażenia otrzymuję. Nie naładuję tej broni. Fajne są te pojedyncze pociski mocne, ale... trochę rzadko strzelam nimi. Szybko strzelność to jest jednak spoko sprawa w Enter the Gungeon. A może wiecie co? Ja chcę to gromowe działo. Gdzie to jest? Sam gromowładny, o. Zastanawiam się, jak to będzie działać na walce z bossem. O, i przeładujmy to. Właśnie, chcę to przeładować przy jakim przeciwniku. Czy to zadaje obrażenia? Tak, to zadaje obrażenia, okej. Nie jakieś duże, ale zawsze... O Jezu, no teraz tam to wszedłem. Nie jakieś duże, ale zawsze zadaje wokół nas obrażenia. No, akurat spoko. Dobra, paru przeciwników mi zostało. Mam nadzieję, że mi amunicji zostanie i nie będę otrzymał więcej obrażeń jak przed chwilą. I uda mi się jednak naładować tę broń. Świetnie ją naładowałem. Całych trzech przeciwników. I jeszcze zmieniłem teraz broń na inną, więc super. Uuu! Excalibur trochę ma synergię tutaj widzę. Rach ciach. Dobra. Całe piętro, chyba. W obu treasure-roomach byliśmy. Na komando nadal mnie nie stać. Ale to komando mi dużo nie brakuje, nie? 68? 83, nie wiem dlaczego myślałem, że 68. Przejdę się po całym piętrze. Może mi się uda zbierać na to kaskę, chociaż wątpię. Aha, te pociski są samonaprowadzające. No to dobrą ma tą synergię, Excalibur widzę. Mi się podoba. Czy ładowanie? Nie, ładowanie nie zabiera pocisku. Super, czyli możemy dodatkowy pocisk darmowy wystrzelić podczas ładowania. Dobra, walka z bossem, no. Tyle było, niestety. Ale ci dawno Givergono nie widziałem. Aż ci puszczę kaccenkę. Ja się napiję. Ale dobra, woda z kranu. Nigdy chyba nie walczyłem z Giverną, przepraszam, nie Givergoną. Z Giverną przeklętą. Chociaż nie wiem, czy to nie jest przeklęta Giverna. Ha, ale wykrakałem! Ale jajca, co wy gadacie, że przeklętą Givernę mi trafiło? Ale strasznie. A ja mam chyba tylko dwa punkty klątwy, że akurat trafiła przeklęta. Ale przypał. Przypał straszny. Dobra. No chyba dam sobie radę. Aż taka straszna ta giverna nie jest. Może bym AWP po prostu użył, no. AWP ją delikatnie zeslowuje. Tu przy tobie się pokręcę. Cyk, cyk, kolejne pociski. I super. Wow, wyglądał ten pocisk. Problem jest z przeklętymi pociskami spory taki, że one są czarne i się zlewają z tłem. Zdecydowanie łatwiej jak zwykłe. Dobra, jaką broni będę używał oprócz tego? Oprócz AWP-y płaksy bym użył. Najpierw AWP, jeżeli skończy mi się ammo w AWP-ie, podczas atakowania serca przełącza się na płaksę. Nie będę miał problemu, żeby cokolwiek tutaj wcelować. No i super, podczas jednego razu się udało Givernę zabić.
A my mamy troszkę łatwiej na tym piekle pocisków z uwagi na item aktywny, więc się jaram. Boże, bym tylko nie dostał teraz jeszcze walki z liczem przeklętym, bo będzie przypał. 78 coinów mam, może coś mi się uda kupić. Kurde, 78, 83 były te, ale blisko. Jakiś secret room niech tu mi się trafi, cokolwiek, serio. No ja pieniążki jakieś. Pieniążki, no nie ma tu pieniążków. Strzelboletem może łatwiej szukać. A, w ogóle pociski ze strzelboletu się odbijają. Dobrze wiedzieć. No nie ma nigdzie tego secret roomu, kurde. Miałem pojęcia, gdzie szukać na kuźni, serio. Tutaj. No niestety nie. Dobra. Mówi się trudno, chociaż ostatnie pieniążki mogę wydać na pancerz na przykład. Albo na amunicję. Ammo. Ammo do kolta, no. Kolcik z pełną amunicją to będzie coś. Na walkę z liczem takie połączenie to już będzie naprawdę spoko sprawa. A na piekło pocisków niech będzie heroina chyba. Postaram się ominąć jak największą ilość pokoi, aby jak najszybciej dotrzeć do walki z liczem. Zobaczymy tylko, ale świetnie mi to poszło. Czemu ja tu nie latam? Ja powinienem mieć to krzesło duże. I cyk do dziury. Co mówiłem? Nie pamiętam. No nic, walka z bossem. W tę stronę, dzięki mordo. Nie poszedłbym w prawo za Chiny. W prawo idę zazwyczaj na samym końcu, jeżeli chodzi o różne gierki. Więc super, że akurat mam teraz, mówię, ten kompasik. Mówię, piekło pocisków to jest piętro, na którym jest masa, ale to naprawdę masa. Właśnie jakichś szczelin, pokoje są pełne pułapek, dziur, do których można spaść. Co? W tę stronę? Naprawdę? O Jezu. Ale dziwna droga do walki z bossem, no. Za Chiny bym tędy nie poszedł. O, wy jesteście fajni w takim pokoju, chociaż z tych z tyłu to wolałbym zabić jako pierwszych. O, a was mogę zabić tak. I cyk, padacie na strzała. Ty się naburmusz. I padasz na strzała tak. No, tędy jest najprostsza, najszybsza droga, ale ciekawie. Ciekawie, jak właśnie długo w ogóle będę musiał iść, aby do tego licza dotrzeć, jeżeli będę omijał każdy niepotrzebny pokój. Bo tak, żeby dotrzeć perfekcyjnie, to chyba nigdy mi się nie zdarzyło. Zawsze się troszkę błąkałem po tym piętrze. Wiązka plazmowa? Nie. Wiązka falowa. O, zostaje falowa. Idziemy szukać pana nekromanty, który niestety już szkieleta przywołał. Uch, padnij. Dobra, panie szkielecie. Pana czas nadszedł. Do widzenia. Nie dość, że ciepło się robi, mam nadzieję, że rzeczywiście... Ej. No jak teraz? No dobrze. Nie dość, że się ciepło robi, no mam nadzieję, chociaż... Wygląda na... Zapowiada się na zupełnie coś odwrotnego, że niedługo w końcu te restauracje otworzą, naprawdę, no. Restauracje, hotele, jak... Ja się nie mogę doczekać pojechać już do tego Wrocławia. Nigdy w tym Wrocławiu nie byłem. Pojechać, zobaczyć coś, pozwiedzać, pojeść. A nie w tych skierniewicach cały czas, nuda. Do pożygu. Niech tą szczepionkę już robią jak najwięcej. Ja się z chęcią zaszczepię. Żeby już się w miarę to skończyło. Ale to jest w ogóle przerąbane. No teraz prawdopodobnie do końca naszego życia będziemy mieli na świecie koronawirusa nowego. Pierwszy raz od dawna chyba coś takiego się pojawiło.
W latach 70., 80. się chyba AIDS pojawiło, jeżeli dobrze kojarzę? Ale coś tak dużego to nie kojarzę. W naszej najnowszej historii. Ale może ktoś mnie poprawi. O nie, tyle ładowałem tę heroinkę, no. Kurde, ale szkoda. Dobra, to mi dużo nie zostało, to może wiecie co? Przed samą walką z bossem tego Colda trochę zacznę ładować. On powinien sobie nieźle poradzić. Znaczy nie wiem, czy opłaca mi ładować broń, z której wywalę po prostu amunicję. Czy nie lepiej jest mieć więcej amunicji na dobrej broni? Zamiast... Ej, ja przy każdym przeładowaniu strzelam dodatkowo? Najwyraźniej. Czy nie lepiej jest mieć więcej amunicji w średniej broni, niż mało amunicji w bardzo dobrej? Ja będę oszczędzał amunicję strzelając podczas ładowania. Fajna sprawa, nawet... O, jeszcze się ten pojawia. Oj, amunicja, super. Ten Yeti. Turuś Bachleda Farel. Dobra, teraz... O, nie otrzymać obrażeń. I będzie git. Ale ja tu amunicji... Oszczędzam bardzo dobrze. Ej, ale miałeś strzelać tam, gdzie... Celownik, a nie... Jezu, jak ja nienawidzę glutów w tej grze. Najsilniejszy przeciwnik to jest ten glut z piętra półtora, naprawdę. Ten, który się kręci wokół własnej osi, wystrzeliwuje pociski wokół. Nie za ciekawy pokój. Powiem wam tyle, no. Nie ma szans, nie tracę moich ulepszeń tutaj na koldziku. I cyk, małpeczka. Powiedział Żul o 9 w niedzielę. Dobra, lecimy w lewo. Nie no, duże jest to piętro. Myślałem, że zdecydowanie szybciej mi się uda znaleźć bossa. Tutaj troszkę się trzeba nachodzić. Ciekawe, czy mnie w ogóle dobrze ten kompas prowadzi. Ta mapa w ogóle jakby się kiedyś... Może ona na bossie się po prostu nie pojawia, bo ja używałem tej broni na walce z bossem. Może na bossie rzeczywiście się ta małpa nie pojawia. Widzę tutaj... O, Boże, ślepy jestem. Amunicja, bardzo fajnie. Co? A, dobra, to pokazuje na wejście do kolejnego pokoju. Czy ja zrobiłem kółko właśnie, czy mi się wydaje? Nie, no nie denerwujcie mnie. Może ja w ogóle nie wiem, jak działa... Może ja w ogóle nie wiem, jak działa ten kompas. I on nie pokazuje walki z bossem, tylko coś innego. Muszę zaraz zobaczyć mapę, bo jak zrobiłem kółeczko, to się zdenerwuję. Nie, dobra, już myślałem, że kółeczko robię. Jezu, to jest najbardziej ukryta walka z bossem, ja naprawdę nigdy tak nie poszedł. Przerąbane! No, jest walka z bossem, jest jakiś szczerzą kompas. Co to jest? No w życiu bym tak nie poszedł. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Ja broni żadnej nie zmieniam, bo stracę moje ulepszone statystyki. Ciśniemy cię. Dobra, tu powinienem być bezpieczny. Połowa zdrowia już poszła. A, moje jeszcze pod dostatkiem. Dobrze jest, dobrze jest. Jeden ślepak niestety tylko. Więc trochę przypał. Ale pierwsza faza bardzo łatwo poszła, dobra. Ładujemy broń. Czekam, aż mnie pochłonie do siebie i lecimy. Może mi nawet wystarczy ta broń w ogóle do końca walki. Ja ciekawe, jak... Nie, jak trzymam obrażenia, to chyba bardziej by się opłacało na AWP zmienić. Kurde, jeszcze w wersji przeklętej się trafił tutaj, no. Co za hamuwa. Przeklętego bossa chyba się nie da zeslowować. Dobrze jest, dobrze jest.
Otrzymałem obrażenia, nic się nie stało, idzie dobrze. Druga faza jest najgorsza na dostanie klątwy, jak dla mnie. Zdecydowanie z drugą fazą mam najwięcej kłopotów. Ale poszło w miarę spoko. No to co? Tu już bym zmienił brońkę. Może na tego Excalibura, ten Excalibur się wydawał całkiem niezły. Cyk. A to przebija chyba go. Dobra, wcale tak dużo nie bije. Gromowładny bije też mało. O, beznadziejne są te broni. AWP-a lecimy. Broń dla lamerów. Ja lubię AWP-kę. Nie dam jej szkalować. Tylko wypadałoby jeszcze trafiać bossa za pomocą mojej głównej broni i byłoby bardzo fajnie. Fajnie zrobiona jest w ogóle ta walka tutaj w trzeciej fazie. Chodź tutaj, dawno cię nie strzelałem. No i jakoś poszło. Nie było źle chyba. Kwartalny Enter the Gungeon został zaliczony. Jestem zadowolony, jak się okaże, że się nagrało, to się zapadnę pod ziemię po prostu. Ktoś mi wiedział w ogóle, żebym zrobił jeszcze raz przeszłość kimś, bo... Kimś zrobienie jeszcze raz przeszłości, coś nowego dodali? Jakimś aktualizacji czy coś, ale może mi się... przesłyszało. Nikt cię nie zabija, świetnie ci poszło. Szczerze nie mieliśmy jakiegoś nie wiadomo czego, te synergie chyba wszystko zrobiły, naprawdę. Z pasywnych itemów tak szukam czegoś nie wiadomo jak super, to te pociski są ekstra, amunicja była przydatna, pociski trujące, ale tak takiego nic OP tutaj nie jestem w stanie zobaczyć. No nic, bardzo fajnie poszło, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku z innych serii niedługo, a z Enter the Gungeon za jakiś czas. Trzymajcie się i cześć!